Okej, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony, Shirok. Kochani, wracamy do Katie Rain. I tak, w tamtym tygodniu mieliście full Moonlightera. Full po prostu cały praktycznie tydzień, jeden odcinek tylko Katie Rain wpadł. I reszta była właśnie z Moonlightera, ale to tylko z tego powodu, że nie miałem zbytnio czasu i przez swoje lenistwo również troszeczkę, bo tak jak wam opisywałem w poprzednim odcinku Moonlightera, troszeczkę się z aktorkiem zagraliśmy w Seven Days to Die. Możliwe, że z tego również będzie seria. Mam przynajmniej taką nadzieję, że znajdziemy więcej, czy większą ilość graczy po prostu na serwerek, który stworzyłem. I może z tego zrobimy sobie jakąś właśnie taką serię typu dwóch obozów, które będą co rywalizować, czy coś w tym stylu. Ale to jest jeszcze w planach, nic jeszcze dokładnie nie wiadomo. Na razie jesteśmy w Katie Rain i po prostu próbujemy rozwiązać tajemnicę o naszym dziadku. Dobra, no to tak, co my tu mamy? Mamy tutaj ekwipunek, paralizator, paczka papierosów, zapalniczkę Zippo oraz broszura kościelna. Nie chcę jej tego pokazywać, tylko zacznie się o mnie martwić. I tak jak wam mówiłem wcześniej, teraz już nie będę czekał po prostu aż dialogi miną, tylko po prostu je delikatnie przyciszyłem i będę starał się je tutaj lektorować. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest też to samo, nie chcę jej tego pokazywać, nie chcę jej tego pokazywać. Co myślisz o tym kościele, babciu? Wydają mi się nieszkodliwi, ale potrafią być nachalni. Można tak powiedzieć. Rozdawanie ulotek na pogrzebie jest w dość złym guście. Bardzo dziwne zachowanie jak na księdza, to muszę przyznać. Dobra, co powiesz nam o tym wypadku jeszcze? Chyba nie musimy już o tym rozmawiać. Do zobaczenia, babciu. Uważaj na siebie, skarbie. Dobra. Co my tu mamy? Chodzić nie możemy. Mamy tutaj zdjęcie, raczej portret dziadka. Dziadek w mundurze sił powietrznych. Chyba był zaraz po 20. Samoloty, samoloty i więcej samolotów. Dobra. Kredens. Alkohol. O, alkohol, alkohol. Szkocka wygląda na drogą. Stała tu od zawsze. Kredens. Gdy byłam dzieckiem, uwielbiałam przeglądać te szuflady w poszukiwaniu monet, guzików i świecidełek. Fotel. Niezły skórzany fotel. Piegus. Stary kot z farmy uwielbiał go. Kanapa. Chcę cię zapytać o kilka rzeczy, babciu. Dobrze, skarbie. A już chyba nie mam o czym gadać. Nie mamy już o czym gadać. Stolik do kawy. Babcia zrobiła nam herbatę. Ale nic nie uspokaja tak, jak szum deszczu za oknem. No, teraz normalnie wszystkie dialogi przejdziemy. Przyzwoita kolekcja książek. Większość chyba związana z nauką lub historią. Niedrowy samolot. Skomplikowany samolot, zabawka z ruchomymi częściami. Pamiętam, jak się nim bawiłam. Dziadek miał całą kolekcję. O, nostalgiczne, odblokowane osiągnięcie. Dzięki, dzięki, dzięki. Witryna. To tutaj trzymana jest chińska porcelana, tylko na wyjątkowe okazje. Nie widziałam jej jeszcze poza szafką. Babcia zawsze uwielbiała takie figurki aniołów. Na pewno by się spodobały. Obraz niebieskiego nieba i chmur. Pewnie miało być to tło dla tych aniołków. Dobra, chyba wszystko już tu przelukaliśmy, prawda? Telewizora nie chcesz oglądać? Nie chcesz. Wychodzimy z tego pomieszczenia. Jedziemy na komisariat policji. Jedziemy. Dość na piętro wejść? Nie chcę wyjść na wścibską. Czyli nie. Czyli naj. Więc będziesz taki deszcz jechać, naprawdę? Zgłupiałaś, kobieto? Dobra. Jedziemy na komisariat. No i jesteśmy. Kraj wolności. Widać, to nie godziny szczytu. Dobra, podejdźmy do młodego gliniarza. Dzień dobry. Witam. Czy muszę złamać prawo, żeby przykuć pańską uwagę? Bo jak będzie trzeba, tak zrobię.
Droga pani, jestem w tej chwili dość zajęty. Hej, czekaj, ja cię znam. A, raczej nie. Tak, znam. Jesteś Katie, Katie Rain. Moja reputacja mnie wyprzedza, w nieco przerażający sposób. Daj spokój. To ja, Lenny, Lenny Marks. Przyznaj, że nie masz pojęcia, kim jest. Udawaj, że go rozpoznałaś. Nie, przyznam, że go nie, że nie mamy pojęcia po prostu, kim on jest, ten nasz blondynek. Nic, a nic nie pamiętam. Naprawdę? Zapomniałeś, jak bawiliśmy się za dziecka? Przykro mi, kolego. Kurczę, szkoda. No ale co mogę dla ciebie zrobić? Wypadek w 1981 roku. Chciałem zapytać, czy wiesz coś o wypadku mojego dziadka? Znam tylko plotki. Szeryf może mieć na ten temat coś więcej, ale pewnie wie tylko tyle, ile jest w raporcie. To stało się, zanim obaj zaczęliśmy tu pracować. Dobra, w takim razie porozmawiam z szeryfem. Jasne. Jego biuro jest po prawej. A może coś o broszury? Broszurze kościelnej? Co myślisz o tym kościele? To dość przyjemny kościół, a co? Sama nie wiem, ale ksiądz wydawał się dziwny. Taki nachalny. A, wiem, co masz na myśli. Ale ja gościa znam. Nikomu nie zagraża. Skoro tak twierdzisz... Może paczka papierosów? Nie chcę mu tego pokazywać. Wcale nie pakuje się przez to w kłopoty. No myślę, że nie. Dobra, nie, to nie. Muszę lecieć. Powodzenia. O, i napij się kawy, jeśli chcesz. Może później. Dzięki. Jasne. Na razie. Telefon. Czy mogę skorzystać z tego telefonu? Przykro mi, ale to zabronione. Dobra. Fax. Szczytowe osiągnięcie współczesnej technologii. Grupka policjantów pozująca do zdjęcia. Średniowieczna forteca w pobliżu oceanu. Pewnie gdzieś w Europie. Szeryfie, o co chodzi z tymi menelami? Jakimi menelami? Tym w celi. A menelem. Sądziłem, że jest z tobą. Cholera. No, czyli chyba nie. Dużo policyjnych raportów. Wyglądają na nowe. Nic sprzed 1990 roku. Filiżanki do kawy używane i czyste. Zwykły ekspres do kawy. Co powinnam z nim zrobić? Ha. Spoko. Widzę, że ty za to miałeś ochotę na kawę. Jakbyś kurde nie mógł przejść tędy. Ale wszystko rozumiem. No weź sobie do torby. Nie można. Chyba, że zrobimy to w ten sposób. Nie, podziękuję. Rano już piłem. Jak tam ci idzie z papierkami, Lenny? No, chyba idzie. Jestem jakoś w połowie. Niedobrze. Będzie trzeba przepracować lunch. Znowu? No nie. Burczenie w brzuchu nie powinno obniżać twojej motywacji do pracy, Lenny. A skoro szef tak twierdzi... Dobra. Idziemy jeszcze do szefa. Roślina w doniczce. Wygląda na spragnioną. Oho, dobra. Zróbmy to. Chyba mogłem się tym zająć, ale to ostatnia deska ratunku. Muszę się najpierw upewnić, że policjanci nie pomogą mi z własnej woli. No dobra. Cholera, znowu ty. Mądra Ala wróciła. Chcesz się jeszcze do czegoś przyznać? No, może jakieś przestępstwo czy dwa. Nie zdziwiłbym się. Jestem zajęty. Czego chcesz? Mam tylko kilka pytań. To wszystko. Dobra, mów. Wypadek w 1981 roku. Nie wie pan, co się stało Josephowi Rainowi w 1981 roku? Dostał udaru w lesie. To się stało. Skoro tak, to dlaczego szeryf Truman otworzył sprawę? To była standardowa procedura. Zawsze trzeba złożyć raport sprawozdawczy.
Rozumiem. Znał go pan? Nie, zbyt krótko byłem w mieście. Facet jest tu cholernie poważny. Minęła już dobra dekada, odkąd wylądował na wózku, a ludzie nadal gadają o tym, jakim był człowiekiem. Jakby był przywódcą kultu albo coś. Brzmi trochę jak teoria spiskowa. Może i tak, ale wiesz co mówią. Jak coś jest zbyt piękne, to nie może być prawdziwe. Raport policyjny. Mogłabym zerknąć na ten raport? Absolutnie nie. To ważne policyjne dokumenty. Czemu? Myślałam, że raporty policyjne dostępne są obywatelom. Nie w tym stanie. Szeryfie, co w tym takiego? No ale ja jestem z rodziny, to się nie liczy. Lenny, może pomożesz? Zapytajmy się może, czy jak jestem z rodziny. Ale ja jestem z rodziny, to się nie liczy? Uważa się pani za rodzinę? Nigdy wcześniej tu pani nie widziałem. To skomplikowane. A wie pani, co jest skomplikowane i nielegalne? Udostępnienie dowodów każdemu, kto o to prosi. Szeryfie, co w tym takiego? To było dawno temu. Bardzo mnie pan uszczęśliwił. Próbuje pani flirtować z funkcjonariuszem prawa? To może działać na takich tempaków jak Lenny, ale ja mam robotę. Lenny, może pomożesz? Nie uważasz, że szeryf jest strasznym służbistą? Szefie, to jego wnuczka. Myślę, że nie ma... Myślisz, że tego nie wiem? Ale są jakieś zasady. Jakie zęby zrobił? Tylko ja tu postępuję według prawa? Za dużo kawy? Żeby panu żyłka nie pękła. Chce pani zwiedzić cele? Proszę mnie skłuć, panie władzo, i oszczędzić wysłuchiwania retorycznych pytań i ukrytych gruźb. Proszę trzymać się zasad, tak jak inni. Dość mam tych bzdur. Dobrze. Akta. Masa akt różnego rodzaju. Nie ma tu nic opisanego jako raporty policyjne, więc muszą być gdzieś indziej. Zdjęcie szeryfa ściskającego dłoń łysemu gościowi w garniturze. Pewnie burmistrzowi. To zawsze jest burmistrz. Jakiś złoty medal. Jakieś zdjęcie, nic specjalnego. Tak samo i to, tak samo i to. I tak samo i to. O, trofea. Chyba ktoś tu coś wygrał. Dobra, no to czas wziąć ekspres do kawy w swoje ręce i troszeczkę podkurzyć. Aha, jeszcze nie mogę. Lenny, może ty coś powiesz? Cześć, Lenny. Cześć, Kathy. Co tam? Raport policyjny. Muszę zobaczyć raport policyjny z 1981 roku, kiedy stary szeryf znalazł mojego dziadka. Mamy tu tylko raporty sprzed 1990, więc musisz sprawdzić archiwa w drugim pokoju. Gdyby to zależało ode mnie, chętnie bym tam zajrzał, ale słyszałaś szeryfa. Przykro mi, ale nie pomogę ci, dopóki mi nie pozwoli. Dobra. No dobra. Muszę lecieć. Do zobaczenia. Chyba nie dostanę tego raportu z samym gadaniem. Czas wziąć sprawy we własne ręce. Lenny wspominał, że starsze raporty policyjne są w pokoju za tymi drzwiami. Więc ja bym to zrobił w ten sposób. Wylałbym całą kawę i Lenny by musiał pewnie zrobić kawkę jeszcze raz. Ups, skończyła się kawa. Dobra, zobaczmy, co z tego będzie. Lenny, przestań się lenić i zrób mi tą cholerną kawę. 10-4, już idę. Oby. Na pewno się nie usłyszy. Z pewnością cię nie usłyszy. Co to za menel? Bezdomny. Siema, ziom. Hey,
Hej! Co? Nie słyszę cię. Mały telewizor, wyłącz go. O! Dzięki! To się robiło irytujące. Hej! Witaj! Spytaj, za co siedzi. Za co cię przymknęli? To jedno wielkie nieporozumienie. Czyżby? Nie chciałem nic ukraść, po prostu transportowałem piwo w kieszeni do kasy. Gorszej wymówki nie słyszałam. Wiedz, że śmiertelnie boję się wózków sklepowych. Cofam ostatnie zdanie. Ta wymówka jest jeszcze gorsza. To nie twój ojciec został zabity przez wózek sklepowy, gdy miałeś 8 lat. Mam nadzieję, że nie. Szczerze mówiąc, mój też nie. To był wujek Bob. To wcale nie znaczy, że to było mniej traumatyczne przeżycie. Do dziś miewam ataki paniki w spożywczakach. Chyba słyszałem wystarczająco, kolego. Masz rację. Powinniśmy przestać, zanim wrócą wspomnienia. Dobra, muszę iść. Narka. Dobra, i tak, co my tu mamy? Tablica ogłoszeń. Żadnych listów gończych. Jestem zawiedziona. Telefon. Pokój w akademiku 555835. A, można zadzwonić, czy nie? Chyba nie. Cześć, mówi Erin. Hej, to ja, Kat. O, cześć, co tam? Wypadek w 1981. Zbyt skomplikowany na telefon. Później dam jej znać. Chciałem zobaczyć raport policyjny dotyczący dziadka, ale gliny nie chcą mi go udostępnić. Prawo stanowe jest w tych kwestiach bardzo restrykcyjne. Musi być jakiś sposób, żebym dostała ten raport. Na pewno jest, ale raczej poza granicami prawa, Katie. Nie przesłyszałam się? Zachęcasz mnie do popełnienia przestępstwa i... Nigdy w życiu! Muszę iść, porozmawiamy później. Katie. Jak zwał, tak zwał. Raporty policyjne tu są. Tu też są narzędzia. Siekiera, młot i inne ciężkie narzędzia. To za cudowny pomysł, żeby zostawić się akurat obok szafek z dowodami i zamkniętych cel. No, z pewnością jest to jakiś pomysł. Notka. Lenny, po raz ostatni. Przestań zostawiać klucze do szafek na tym stole. Zawsze wkładaj je z powrotem do biurka, kiedy skończysz. Ten telefon nie jest do twoich osobistych rozmów. Knapstwo nie powinno musieć płacić za twoje śmieszkowe wybryki, szeryf. No dobra. Kanister. Wielki czerwony pojemnik benzyny z wężem. Ktoś pewnie użył go, żeby przelać paliwo. Szafka z dowodami. Teraz wiem, gdzie szukać dowodów, gdyby były potrzebne. Wyglądają na solidne. Musiałbym sporo nahałasować, żeby je otworzyć. No i zajęłoby to sporo czasu. Duża szafka. Duża szafka na dowody. Pewnie do zabezpieczenia większych przedmiotów. Z gaśnica? Nie ma. Nie można jej kliknąć. Monitor. Monitor od komputera. Zapewne skonfiskowany. Nie ma opcji, żeby na takim zadupie jakiś policjant nadążał za współczesnością. A jeszcze byś się zdziwiła. Dobra, raporty policyjne. Okej. To muszą być archiwalne raporty policyjne, o których mówił Lenny. Czas je przejrzeć. Znalazłam. 15 sierpnia 1981 rok. Zerknijmy. Dobra. 16 sierpnia 81 rok, 23:40. Na poboczu drogi kilka mil od Conwell Springs natknięto się na mężczyznę, który mimo szeroko otwartych oczu wydawał się ślepo iść przed siebie. Mężczyzna został zidentyfikowany jako Joseph Rain. Nie odpowiadał na kontakt fizyczny ani słowa. Był brudny od stóp do głów i mokry po kolana. Pan Rain ściskał w dłoni mały magnetofon z kasetą. Nie stawiał oporu, gdy odprowadzono go do samochodu policyjnego, by zawieźć go z powrotem do miasta. 17 sierpnia 81 rok,
12:25, po północy oczywiście. Odebrał panią Rain. Odebrał panią Rain i wraz z panem Rain zawiózł ich na pogotowie do pobliskiej kliniki publicznej. 17 sierpnia 81, 8 godzina. W czasie rutynowej inspekcji wozu patrolowego na tylnym siedzeniu znaleziono porzucony magnetofon. Został złożony jako dowód w szafce numer 5. Muszę jakoś dostać się do tego dyktafonu. Dobra, tu chyba coś było. Notka, telefon. Mały telewizor, notka. No i co, nie potrzebujesz? Szczepka numer 5 jest tam, ale potrzebny jest klucz. Zgodnie z dodatką na stole klucze są w biurku Leniego. Czekajcie, czy na tym telefonie nie było przypadkiem numeru? Nie, nie było. No. Musimy jakoś wyciągnąć Leniego. Tylko jak? Cela więzienna, na oko ciasna. Już wiem, gdzie udać się w razie nagłej potrzeby sprzątania. No, jak wybawić Leniego? To jest pytanie za milion punktów. O. Cześć Leni. Cześć Katie, co tam? Raport policyjny dziadek. Czy to nie będzie głupie? Dobra, sprawdźmy. Jasne, najlepiej pokazać mu raport policyjny, który zwinęłam sprzed jego nosa. Świetny pomysł, no właśnie. Jak to zrobić? Nie mogę tego zrobić, kiedy tam siedzi. O, fax? Też nie. Chyba czas zmarnować więcej kaw. Lenny, kawa! Jezu, Louis, już? Zajmę się tym, szefie. Teraz teoretycznie mogłoby się to zwinąć. Teoretycznie. Pomyślmy. Pomyślmy, jak by to zrobić. Może ten bezdomny coś powie. Hej. Przekonaj, żeby odwrócił uwagę Leniego. Musisz zająć na trochę tego blond glinę. Tak? Tak, mówi 10-dolarowy banknot. Moje usługi w tej sprawie są warte przynajmniej 20 dolców. 9. 15. 8. Dobra, 10. 7. Zgoda. Świetnie. Co mam zrobić? Odwróć uwagę tego młodego gliniarza. Nie interesuje mnie, jak to zrobisz, o ile będzie przez jakiś czas zajęty. Dobra, daj mi znać kiedy. Zrobi się. Dobra, muszę iść. Narka. Jak my ci mamy dać znak, że to już? Hej, to areszt. Nie powinno ci tu być. A, przepraszam, ale słyszałem, jak ktoś krzyczy. Człowiek w celi chyba potrzebuje pomocy. Co tym razem? Dobra, muszę się pospieszyć. Wiesz, biurko i lecimy. Dobra, znajdźmy klucz do szopki numer 5. Mam. Już? Szybki jesteś. Ciekawe, czy we wszystkim taki szybki jesteś. Kolejną kawę biedny Lenny musi robić. Kurde, normalnie gorzej niż barista. Przeciągnij i upuszczaj przedmioty z ekwipunku, żeby połączyć się z innymi. Dobra.
Idź tędy, idź tędy. Nie, ten klucz otwiera jakąś inną małą skrytkę. Do szafki. Szafki z dowodami. Dobrze robię. Czemu mnie, Grotu, oszukujesz? Katie, rób co do ciebie należy. Okej, mam. A ten kluczyk to co? Widzę, że lipa. No. Hej. No, witaj. A. Dobra, nieważne. Wychodzimy stąd. Dobra, czy my to możemy przesłuchać teraz? Nie powinnam to kombinować przy dyktafonie. Mogą zauważyć, że, go wzięłam. Nie ją. O, dyktafon to jest on. Pan dyktafon. Katie, czekaj. Co? Jadasz może jelenie? Znaczy, jedzenie. Absolutnie nie. Żywię się ludzkim nieszczęściem. Spokojnie, Lenny. Tak, jadam jedzenie. Świetnie. Mogę ci kiedyś kupić jedzenie i kupić coś dla siebie? A potem moglibyśmy zjeść razem? Nie, Boże, nie, absolutnie nie. Wolałbym zjeść jedzenie. Ale mamy duży wybór. Wolałabym zjeść jelenia. Mam teraz dużo na głowie, może później. Odblokowane osiągnięcie nierandkowalna. W porządku. Do zobaczenia. Nas takie blond lalusie nie interesują. Dobra, wracamy do rezydencji Rainów. Babciu, wróciliśmy. A czekaj, może tutaj sobie wykombinujesz coś? To, że nie przewinijmy do początku. Zapamiętać. Idealny bukiet składa się z trzech czerwonych róż, niebieskiego fiołka i dwóch żółtych tulipanów. W nocy zajmowałem się swoimi badaniami na poddaszu. Nie chcę jej martwić, bo wystarczająco na głowie. Tyle się ostatnio dzieje. Z Sharon i Katie. Wracając. Zbliżam się do odnalezienia źródła. Mam nową, obiecującą teorię. Wkrótce będzie gotowa do testów. Strych. Co nam powiesz, babciu? Witaj, skarbie. Siadaj. Dziadek był wynalazcą w końcu? Chcę zapytać kilka rzeczy, babciu. Dobrze, skarbie. Strych. Albo najpierw dyktafon. Babciu, rozpoznajesz ten dyktafon? No tak, dyktek i... Dyktek, Joseph nosił go ze sobą wszędzie. Bywał roztrzepany. Dyktek pomagał mu w zapamiętywaniu. Dyktafon, raczej nie muszę mówić jej więcej na ten temat. Dobra, to strych. Mogę zerknąć na strych? Chyba nic złego się nie stanie. Chodź ze mną. Dzięki, babciu. Proszę, skarbie, uważaj na siebie. Dobra, babcia, wypadł. Włącznik światła. Wiedziałem, że nie będzie działać. Nic, żarówka musi być przepalona. Żarówka wygląda na przepaloną. Muszę ją wymienić. Czy tu jest jakaś żarówka? No tu nic nie widać. Arter. Żarówki raczej nie mamy, chyba że użyjemy zapalniczki. Mam stara zapalniczka Zippo. Jedyna rzecz, którą mam po moim ojcu, nie robię. Po prostu inskrypcję. BH, ale nie wiem, co to oznacza. Dobra, to musimy wrócić na parter. Weź stąd. Nie najgorszy pomysł, ale nie dosięgnę tak wysoko. Zresztą żarówka wygląda na inną. O, lampa stołowa.
Wolna żarówka. Wdechę. Nadal się pali. W sensie świeci. Mamy żarówkę. Oj, przepraszam. Mamy żarówkę. Mamy żarówkę. Standardowa żarówka. Wygląda na działającą. Albo miałam nagły atak kleptomanii, albo naprawdę wiem, jak ją dobrze wykorzystać. Myślę, że wiesz. I cyk, nowa żaróweczka. No proszę. Łącznik światła. I stała się jasność, moi drodzy. Ale dalsza część w następnym odcinku. Moi drodzy, dzięki wielkie jeszcze raz. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. I my widzimy się w następnym odcinku z Katie Rain. Trzymajcie się. Hej, hej.